Witam Was serdecznie. Zanim zacznę, to łyk kawy. Dzisiaj będę robił kiełbasę. Tutaj mam 1,70 kg, czyli 1,7 kg schabu, pokrojonego już w kostkę, żeby to weszło przez otwór. Mam 1,4 kg takich pasków boczku ze skórą i mam 2 kg udek z kurczaka, 2 kg udek z kurczaka, tu schabik, tutaj boczek. Mam czosnek, zazwyczaj na te proporcje daję 5 gram czosnku na kilogram mięsa, ale zostałem poproszony, żeby tym razem zrobić taką kiełbasę bardziej czosnkową, więc dałem 15 gram czosnku na kilogram mięsa. Majeranek. Majeranku 1,5 grama na kilo. Pieprz mielony 3 gramy na kilo. Sól 18 gram na kilo. I jałowca też 3 gramy na kilogram. Jałowiec jest zmielony i pieprz też jest świeżo mielony. Ja tutaj mam przygotowaną maszynkę, którą niedawno nabyłem. Jestem bardzo zadowolony. Wcześniej używałem takich tańszych za około 650-700 zł Kenwooda, ale taki pasek mięsa, znaczy kawałek skórki odcięto takiego kawałka mięsa, nie wiem, był 1,5 cm na 3, załatwił mi w niej tryby. Zmęczony tym postanowiłem dołożyć 100 funtów, bo tamta kosztowała 125 czy 130 funtów, tutaj dołożyłem 100 funtów i mam wilka, można powiedzieć. Maszynka 22, rozmiar 22. Zmieni wszystko, co się zmieści w ten otwór tutaj, którym zapodajemy. Oglądałem recenzję, tylko no niestety na amerykańskim YouTube, że całe kurczaki mielą na karmę dla zwierząt. Nie kombinowałem z maszynką taką ręczną do mielenia i zmontowania silnika, dlatego że nie ma miejsca, gdzie tego trzymać, to jest w miarę kompaktowe i sprawdza się. O dziwo, bałem się, że będzie głośniejsza, a okazało się, że jest dużo cichsza od tych maszynek jak Zellmer, jak Kendon, tych po prostu mniej profesjonalnych, i tamtymi możemy mieć 10 minut, musimy zrobić 15-20 minut przerwy, tam może chodzić praktycznie non-stop, także jest dużo cichsza, bardzo dużo cichsza i dużo lepiej pracuje. Ja teraz mam założone sitko makowe, najmniejsze jakie było w zestawie, dlatego że zmielę nim czosnek, więc startujemy może. Ja go tutaj rzucę sobie. Całego. Żeby go popatrz, jeden kawałek schabika. Resztę schabu i boczku będę mieli na sitku 8. Staram się cały czas składać jedną stroną. powinni się nabić. Po prostu noże jak chodzą, to rysują świtko, a ja mam takie jakieś swoje wizje, że jak jest porysowana wtedy jedna strona. To, moja żona ma dziwne rzeczy, mają dla mnie znaczenie. Mam takie zatrzeczenie, że tak powiem. No i startujemy z boczkiem. Ostatni boczek mielę na tym samym sitku. Tą maszynką idzie to tak, jak widzicie. Ja idę tym stawem. Zmiana sitka. Teraz sitko 12 mm. Można użyć szarpaka, ja akurat nie mam szarpaka, więc sobie radzę tak jak mogę. Mógłbym kupić taki, wiecie, tutaj gdzieś na eBayu tańszy, ale, czy w Polsce, żeby mi przysłali, ale one bardzo szybko rdzewieją te sitka i z tych hurtowin, więc mam zamiar kupić oryginalny szarpak, ale znalazłem jedynie na YouTubie w Stanach. No i jedziemy z łódkami. Wezmę w rękę, będzie wygodniej. Fajna maszynka, ona jest dosyć czysta. Po tym jak skończymy mielić. W środku praktycznie nic nie ma. Ja bym mógł ją dać na bok, uprzątnąć trochę, to ją na razie dam tutaj na bok. Wyłączę tylko gniazdko. też tutaj weźmiemy. To też do mycia. Zapomniałem zdjąć srebro. Łykawy, wasze zdrowie, u mnie jest godzina około 9, 8. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ja z tego względu, że nie robię na peko soli, tylko robię tą kiełbasę na soli, czyli ona będzie miała krótki termin, ale to jest mała ilość i będzie zjedzona w przeciągu kilku dni, więc nie grozi. Poza tym to, co nie zjem teraz, idzie w próżnię, także robię mniejsze ilości, ale częściej. Zacznę mieszanie. Dodamy cukru. A, o cukrze nie wspomniałem. Gram cukru na kilogram, tu 5 gram cukru było. Część przypraw dosypię. Jałowiec, pieprz, sól. I połowę majeranku, około. Przemieszam to trochę. Dosypuję resztę przypraw. Po wymieszaniu zostawię to do jutra i jutro rano nabiję wielita, odstawię na 2 godziny i potem do wędzarni. Już pachnie ładnie. W ten sposób co zrobiłem, możecie też zrobić białą kiełbasę. Wystarczy, że po prostu nie będziecie dawali do wędzarni po nabiciu. Ja często robię tak, że 1/3 zostawiam na białą kiełbasę po prostu. Wychodzą mi z tego około 3 jelita wyrabiam. 2-3 jelita, to w zależności jakie jelita kupię, bo niektóre są krótsze, niektóre są dłuższe, ale zazwyczaj jest tak, że 1/3 około, zazwyczaj te mniejsze pępka, jak mi wyjdzie, ten mniejszy warkocz z pętek, to biorę na białą kiełbasę. O. Trzyma się. Jest dobrze wyrobione. Jutro dodam trochę wody, około 100 ml na kilo, ale to zawsze około, bo to w zależności jakie mięso jest. Czasami trzeba dodać więcej, czasami mniej. Kieruję się po prostu moim doświadczeniem, żeby ta konsystencja była odpowiednia mięsa do nabijania. Chociaż tą maszynką, jak widzieliście, wcześniejszym nagraniu pokazywałem, jak nabija. Idzie to całkiem sprawnie. Teraz dam stretcha i to wszystko włożę do lodówki i jutro nabiję, jak mówiłem. Kiełbasa wychodzi taka po wędzeniu, to jest tego, według tego samego przepisu, tylko jest mniej po prostu czosnku. Zrobię wam może zdjęcie, bo nie wiem, czy dobrze widać, to może zdjęcie zrobię. To tyle. Zachęcam was do śledzenia kanału i do oglądania następnych nagrań, które mam nadzieję będą za każdym razem lepiej wykonane i ciekawiej. Do usłyszenia.